Cześć, Alejka, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ami Team. I w dzisiejszym odcinku będzie trochę taki straszny odcinek, bo jak wiecie, już jest weekend, a jutro będzie Halloween. Więc w dzisiejszym odcinku zobaczycie moje przygotowania na Halloween, część pierwszą. Po prostu pokażę Wam, jakie mam gadżety na Halloween. Dobra, powiem od razu na wstęp, że nie mam ich dużo, za mało też. Nie mam w sumie tak przeciętnie mam ich. Więc naprawdę mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi. Bo jak nie zostawicie subskrypcji, to wiedźma chyba Wam da klątwę na Halloween, bo coś mi o tym wspominała. Naprawdę. Więc uważajcie na nią i jeżeli nie chcecie mieć wiedźmowej klątwy, to naprawdę zostawcie tą łapkę w górę. No dobra. No to jeszcze małe intro i zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Okej, ja tutaj już mam z boku położone rzeczy, które zaraz Wam oczywiście pokażę, więc już przejdźmy. Pierwszą rzeczą jest taka dynia. Możecie zobaczyć, jeszcze w środku jest elektryczna świeczka, bo oczywiście, jak możecie już teraz zauważyć, można tutaj włożyć świeczkę albo zwykłą, ja mam akurat taką elektryczną i po prostu ona będzie jakby taka bardzo widoczna w ciemności. Na końcu odcinka zobaczycie, jak to wygląda, zrobimy taki mały eksperyment. Oczywiście nie mam tylko jednej, mam też również drugą. Zobaczcie, obie są inne, ale to mi w ogóle nie przeszkadza. Pierwsza to jest tylko taka straszna. Droga to mi się wydawała trochę taka śmieszna na początku, ale teraz mi się wydaje taka śmieszno-straszna, więc naprawdę dwie straszne dynie. Dobra, no to przejdźmy do kolejnej rzeczy. W sumie kolejną rzeczą jest taka oto maska. Takie jakby chyba takiego szkieletu z Meksyku, jak na przykład taki szkielet z Coco. W sumie bardzo mi się ta maska spodobała, a to też doczepiane kwiaty, na przykład mi się najbardziej ten czarny podoba. Nie wiem dlaczego. Reszty są super. Nawet zobaczcie, jak ja w niej wyglądam, tylko ją tutaj założę. Tylko się nie przestraszcie, okej? Okay? To tylko maska. O, czekajcie. Aha. Ale tu wszystko. No, tak w niej wygląda. No, jeszcze tego i tego wyciągnę, żeby było ładnie. W sumie tutaj, moim zdaniem, ładnie pasuje do moich oczu i może jest trochę dla mnie straszna. I dosyć ładna w sumie, o. Tak naprawdę to ja właśnie niedawno kupiłam, w sumie nawet na początku października chyba. Właśnie 8, czyli tak z 3 tygodnie chyba temu. No tak, z 3 tygodnie temu, więc ona już ma 3 tygodnie. Czekała chyba aż na Halloween, więc naprawdę. No i teraz mała wisienka na torcie. Normalnie pamiętacie, jak mówiłam na początku odcinka o wiedźmie. Zaraz mnie zobaczycie. Oto, dam dor dom! Opaska wiedźmy. Ona jest taka ładna, mnie zaimponowała, że zobaczcie. Normalnie ładny dekolt, ładny podkład. I normalnie ona mi się tak podoba, że jest taka prześliczna, że nie wiem co. Ale naprawdę moim zdaniem, jak ja zobaczyłam tą maskę, to ona mi się strasznie spodobała i tak samo jak to. Więc mama się zgodziła, żebym mogła to obie rzeczy kupić. I w sumie jeszcze chyba były takie opaski i były takie te czarne koty. No wiecie, czasami czarne koty nie przynoszą szczęścia, ale nie wiem, czy to prawda, czy fałsz. Nie wiadomo. Znaczy w sumie niektórzy ludzie wierzą w te przesądy, że na przykład w piątek 13 nie idzie się pod drabinę, bo myśli się coś złego stać i czarne koty, to najgorzej jest, jak się zobaczy czarne koty w piątek 13. No więc te przesądy są nawet straszne, ale nie wiem, czy to jest do końca prawda. No, no to i właśnie jak mówiłam, jeszcze chyba były takie oczy na ten i naprawdę moim zdaniem tylko ten. Ta opaska jest fajna, superowa. W sumie to kupiłam 3 tygodnie temu, a to kupiłam teraz w czwartek. Naprawdę fajnie. Może chyba w Dillsie można je kupić. Mama coś mi o tym wspominała. Ale jeszcze to nie koniec, bo wczoraj sobie tak grzebałam i od gazetki Vito Team to jakby są takie Vito korony i tam znalazłam jakby trochę takie halloweenowe, więc
Szybko je przyniosę i zaraz je zobaczycie. Okej, ja tu już przed sobą mam te witokrony. Oczywiście Halloween nie może zabraknąć dyni. Zobaczcie. Trochę się może odbija światło, ale ona to tutaj wygląda taka hipnoza. I to jest dynia, generacja strachu. Nawiedzę was! No dobra, w sumie już mam komplet trzech dyń, no bo mam tutaj jeszcze dwie szklany, które można włożyć świeczkę i się palą. I taką witokrą. Naprawdę ona mi się strasznie podoba. No i oczywiście nie zabraknie też naszej wiedźmy. Zobaczcie, ona tak wygląda. Ale nos ma brzydki. No jak to wiedźma. To jest nie dziwne. Okej, no to ona ma tutaj moc hipnozy. Chyba też dnia ma moc hipnozy, bo ona ma właśnie takie oczy kręcone. No, oczywiście też mamy inne stwory, tak jak wampira naszego tutaj. I chyba absorbacja energii. No dobrze, o, zobaczcie jeszcze. Popatrzcie sobie, jaki on ma tutaj krew na kule. Pewnie chyba niedawno coś jadł. Może krew człowieka. Aż mi się trochę strasznie zrobiło, bo są w brzuchu kolka chyba. Dobra, no i jeszcze mamy oczywiście sprytnego pirata. Zobaczcie. I on ma zagarnięcie skarbów. No, w sumie widać. Nawet ma ten, złote zęby. Albo on ma takie żółte, trochę wygląda jak zęby. No i oczywiście dobra, to nie jest na Halloween, no myślę, że musisz zobaczyć. To jest jakiś ten. Z XCB W001. Nawet nie wiem, co to jest, ale dobra. Takie, zobaczcie, mieniące się. I oczywiście panowanie nad światem. O, może kto wie, on może panuje tymi potworami. No, oczywiście mamy też inne potwory typu zombie, Frankensteiny, mumie, wilkołaki. No, wampiry były, więc no, trochę mamy, ale też można się przebrać za coś innego, na przykład za szkielety. Tak. No, oczywiście mamy gigantowego zombie. O, wypadł. Gigantowego zombie, który nawet wygląda okropnie. I ma demolkę. No, taka nawet demolka, tylko taka wersja zombie. O matko, jak on ten. Trochę taki straszny. Proszę taką małą urywkę, ale przez przypadek coś chyba mi się tam przerwało. Więc w sumie mam tu jeszcze takie dwie postacie. No chyba nie są takie typowe na Halloween, ale są straszne. Na przykład może w Halloween jest zły księżyc. Zobaczcie. Tak on wygląda. I usypianie. Ujdź. To mam nadzieję, że na Halloween nas nie usypia. Dobra, jeszcze mam jeden witotron. W sumie to jest podglądaczka i ma rentgen ocza. No to pamiętajcie, jeżeli chcecie się leczyć do lekarza, no to do podglądaczki. No dobra, no to w sumie już jest moja cała kolekcja na Halloween. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Pamiętajcie, jak nie zostawicie łapki w górę, to weźmy was za klątwę. Dobra, więc do jutra, pa! Zanim skończy się odcinek, zapomniałam, że jeszcze musimy przetestować naszą kochanią dynię, więc... Dobra, włączamy. Może się tutaj świeci. O, zobaczcie, jak ona wygląda. I tak wygląda w ciemności. Więc dzięki za oglądanie i pa!